Witam Was serdecznie ze sklepu Odkrywca Historii. Mam dzisiaj Wam do przekazania kilka ciekawych informacji. Nastała zimowa pora, jest to okres, gdzie siedzimy dłużej w domu, no i zaczynamy konserwować i czyścić nasze znajdki. Do czyszczenia Waszych monet, guzików i innych znajdek polecam Wam płyn Konserwo. Konserwo to płyn do czyszczenia wyrobów ze srebra, miedzi, mosiądzu oraz ich stopów. Konserwo można dowolnie rozcieńczać za pomocą wody destylowanej. Czyszczony przedmiot należy zamoczyć w roztworze lub nałożyć go na obiekt za pomocą patyczka kosmetycznego. Czas trwania procesu czyszczenia zależy od stopnia zabrudzenia i oczekiwanego efektu. Należy pamiętać, aby co 10-15 minut wyjąć czyszczony przedmiot z roztworu i przemyć go pod bieżącą wodą za pomocą miękkiej szczoteczki i mydła. Po zakończeniu czyszczenia należy wygotować obiekt w wodzie destylowanej, odtłuścić acetonem, a następnie zabezpieczyć paraloidem lub woskiem mikrokrystalicznym. Płyn Konserwo dostępny jest w butelkach o pojemności 250 ml, jak również w większej butelce o pojemności 500 ml. Cena dużej butelki Konserwo 500 ml to 49,99 zł, natomiast mniejsza taka o pojemności 250 ml kosztuje 34,99 zł. Na stronie producenta wykrywaczy metali Rutus Atrex pojawiła się aktualizacja oprogramowania. Zaktualnione oprogramowanie dotyczy aplikacji Advance i został tam poprawiony błąd zapisu rodzaju ID. W jaki sposób należy wykonać poszczególne czynności, aby pobrać aplikację i aktualizować swój wykrywacz metali Rutus Atrex? Musimy odwiedzić stronę producenta wykrywaczy metali Rutus. Tutaj powyżej mamy zakładki. Jedną z nich jest zakładka o nazwie do pobrania i mamy tam instrukcję wszystkich detektorów, które produkuje Rutus, jak również oprogramowanie, które tutaj jest naszym obiektem zainteresowania. Klikamy oprogramowanie, przenosi nas do podstrony, gdzie mamy wszelkiego rodzaju informacje, jakie dostępne są oprogramowanie. Nas interesuje wersja 1.1.4, poprawiony błąd zapisu rodzaju ID. Klikamy pobierz, na komputer ściąga nam się aktualizacja. W jaki sposób wgrywamy ją do naszego wykrywacza metali? Możemy to zrobić za pośrednictwem telefonu, jak również też komputera. Ściągnęliśmy tą aplikację i musimy tutaj krok po kroku dostosować się do instrukcji zmiany oprogramowania. Jest to fajnie wszystko czytelnie opisane, krok po kroku, jakie czynności musimy wykonać. Jeżeli mielibyście jakieś problemy, to możecie śmiało napisać do producenta lub do mnie. Ewentualnie zachęcam Was też, żebyście zapoznali się z instrukcją obsługi. Tam jest dział Wi-Fi, w jaki sposób robić te aktualizacje. Także musicie wejść na stronę producenta, zakładkę do pobrania, oprogramowanie i wtedy ściągacie te aktualizacje, które będą dostępne i robione przez producenta. Niezbędną rzeczą podczas poszukiwań są pudełka, w których możemy zabezpieczyć nasze znajdki. Czy to monety, guziki, biżuterię, czy też inne rzeczy muszą znaleźć się w pudełku, które zagwarantują bezpieczeństwo naszych znajdek. Jesteśmy producentem pudełek, moneciarek odkrywcy o dwóch wielkościach, większej tak zwanej XL-ki i tak zwanej L-ki standardowej. W naszej ofercie znajdziecie kilka odmian pudełek z różnymi grafikami. Oczywiście wszystko związane jest z tematyką poszukiwań.
Jeżeli ktoś z Was chciałby mieć własny nadruk, własne logo na pudełku, jak najbardziej też mamy w sprzedaży pudełka do monet i guzików z czystym dekielkiem, gdzie można nakleić własne naklejki, ewentualnie zrobić własny nadruk. W pudełkach są wkłady z gąbki. Mamy dwa rodzaje takich gąbeczek, ciemną z falszą i taką białą, bardziej uniwersalną. Znajduje się 9 przegródek, gdzie możemy chować swoje znajdki. Gąbki są oczywiście wielorazowego użytku, można je prać i ponownie wkładać wewnątrz pudełeczka. Nadruk na pudełko o nazwie Moneciarka Odkrywcy jest zrobiony metodą sitodruku. Następne pudełka zawierają naklejki trwałe, które są wodoodporne. Cena tych pudełek waha się średnio od 18 do 20 zł. Naszą ofertę w sklepie rozszerzyliśmy o taki kubeczek. Jest to kubek o pojemności 200 ml. Blaszany, lekki, emaliowany. Z logo z jednej i z drugiej strony. Bardzo praktyczny na każdą wyprawę, na każdy wyjazd, jak również do popijania kawusi, czy też innych napojów, które stosujecie. Serdecznie polecam, jeżeli ktoś by chciał nabyć, znajdziecie taki kubeczek u nas na stronie. W naszym sklepie internetowym jest możliwość zakupu wykrywacza metali i innych akcesoriów na raty. Jeżeli chcielibyście zakupić taki wykrywacz, wystarczy, że dodacie produkt do koszyka, wypełnicie odpowiedni formularz. Cała procedura udzielania rat trwa bardzo szybko. Zazwyczaj zamyka się całą procedurę w przeciągu 24 godzin. Zachęcam Was również do odwiedzenia sklepu stacjonarnego, który znajduje się w miejscowości Susz w okolicach Iławy. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje pomocy w sprawie doboru odpowiedniego wykrywacza metali, czy też uzyskać informacje w kwestii prawnej, jak legalnie szukać wykrywacza metali, śmiało skontaktujcie się ze mną. Podzielę się z Wami takimi informacjami. Serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie filmiku i do zobaczenia w następnych odcinkach.